Jak stosować medycynę estetyczną mądrze? Jakie zabiegi wybierać, żeby sobie nie zaszkodzić? Za chwilkę wymienię aż 10 zabiegów, które mogą spowodować, że możesz wyglądać gorzej, możesz zrobić sobie krzywdę, albo po prostu nie zadziałają. Dlatego zostań ze mną do końca i posłuchaj, jakich 10 zabiegów nie polecam do wykonywania. Zabieg numer 1. Toksyna botulinowa, czyli tak zwany popularny botoks. Botoks nie będzie dla każdego, nie będzie na każdą okazję i nie będzie na każdą okolicę. Przede wszystkim unikajmy zabiegu z toksyną botulinową wtedy, kiedy mamy wiotką skórę na czole, a chcemy pozbyć się zmarszczek poprzecznych na czole, bo wtedy możemy sprawić, że skóra będzie bardziej wiotka, nie będzie mieć tej struktury podtrzymującej, jaką są mięśnie, i przez to możemy uzyskać efekt ciężkiego, opadającego czoła, opadnięcie brwi i opadnięcie powieki. Drugą okolicą, w której warto unikać toksyny botulinowej, jest okolica oka, zwłaszcza w tym dolnym kwadrancie, wtedy, kiedy mamy wiotką skórę powieki dolnej, wtedy, kiedy mamy obrzęki na powiece dolnej, dlatego że toksyna botulinowa w tej okolicy może spowodować powiększenie, nasilenie tych obrzęków pod oczami, a także może sprawić, że skóra nie będzie mieć znowu tej podpórki trzymającej, nie będzie mięśnia, które podtrzymuje tą skórę i te zmarszczki na samej dolnej powiece mogą się pogłębić, mimo tego, że ten boczny kąt oka będzie wyglądał ładniej. Zabieg numer 2 to wypełnienie doliny łez kwasem hialuronowym, czyli tego obszaru od wewnętrznego kącika oka przebiegającego nawet na policzek, wtedy, kiedy masz worki pod oczami. W takiej sytuacji przede wszystkim chcemy zredukować worki pod oczami. I tutaj musimy zastanowić się i przeanalizować, jaka jest przyczyna tych worków pod oczami. Najczęściej są to przepukliny podoczodołowe i w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie ich wycięcie chirurgiczne. Zabieg numer 3 to zabieg modelowania ust, powiększania ust, wtedy, kiedy usta były już wielokrotnie wypełniane, albo wtedy, kiedy widzimy migrację kwasu hialuronowego powyżej, poza czerwień wargową, albo kiedy mamy grudki po wcześniejszych wypełnieniach. W momencie, kiedy chcemy dodać preparatu, kiedy chcemy powiększyć usta, bo już tutaj zmalały, ale mamy migrację poza czerwień wargową, wtedy tylko nasilimy problem tej migracji i możemy sprawić, że usta będą wyglądały jeszcze bardziej nienaturalnie. W momencie, kiedy mamy grudki w ustach po poprzednich wypełnieniach, najlepiej jest te grudki rozpuścić, żeby uzyskać jak najbardziej równą płaszczyznę, jeśli chodzi o usta, i dopiero wtedy ewentualnie dodatkowo powiększyć te usta, ale nie chcemy kumulować preparatu na nierówną taflę ust, ponieważ to może sprawić, że tym bardziej będą wyglądać nierówno. Czasami, jeśli są te grudki bardzo, bardzo niewielkie, niektórzy pacjenci chcą jakby zakamuflować dodatkowym wypełnieniem, żeby uzupełnić te ubytki, te odskoki pomiędzy grudkami, natomiast tak czy inaczej, najlepiej dla wyglądu ust nie w tym krótkim terminie, ale w tym długim terminie, żeby usta wyglądały najpiękniej przez długi czas, będzie rozpuszczenie tych depozytów, a następnie wymodelowanie ust na nowo i uzyskanie nowego, pięknego kształtu. Zabieg numer 4 to zabieg z fibryną bogatopłytkową, która ma służyć jako wypełniacz. Fibryna bogatopłytkowa nie będzie dawać efektu wypełnienia. W momencie, kiedy chcemy efekt wypełnienia, musimy użyć substancji, które faktycznie wypełniają. Jest to na przykład kwas hialuronowy, albo nasza własna tkanka tłuszczowa, czyli tak zwany lipotransfer. Natomiast fibryna nie da efektu wypełnienia, ponieważ nie ma takiej struktury, która mogłaby tą skórę jakby wypchnąć i tą przestrzeń wypełnić. Sama fibryna bogatopłytkowa wchłania się w ciągu kilku dni. Głównym zadaniem tego zabiegu jest wprowadzenie do skóry tej fibryny, która jest bogata w płytki, które znowu są bogate w czynniki wzrostu. I podczas podawania tej fibryny bogatopłytkowej, podczas uwalniania się, podczas metabolizowania tej cząsteczki, uwalniane są te czynniki wzrostu do naszej skóry, dzięki czemu są pobudzane i aktywowane komórki do tego, żeby później skóra robiła się faktycznie gęściejsza i jędrniejsza. Natomiast nie jest to wypełniacz i nie da efektu wypełnienia. Czyli w sytuacji, kiedy oczekujemy zabiegu wypełniającego, musimy skupić się w innym kierunku. Jeśli natomiast chcemy zadbać o rewitalizację naszej skóry, jeśli chcemy, mamy na przykład jedną okolicę, która nam bardziej przeszkadza, jak na przykład zmarszczka danej okolicy, możemy zadziałać fibryną bogatopłytkową na zasadzie stymulatora i w takiej sytuacji, powtarzając serię zabiegów, dbając o tą jakość i kondycję skóry, możemy uzyskać efekt wygładzenia skóry i zmniejszenie redukcji tej zmarszczki, natomiast nie będzie to działać jako wypełniacz, jeśli chodzi o nadanie kształtu, nadanie objętości na twarzy. Zabieg numer 5
to zabieg mezoterapii igłowej w sytuacji, kiedy chcemy efektu wow, kiedy chcemy efektu wypełnienia, kiedy chcemy, żeby skóra była bardziej jędrna i podciągnięta. Zabieg mezoterapii igłowej ma działanie rewitalizujące, ma działanie nawilżające, jeśli użyjemy kwasu hialuronowego nawilżającego, ma zadanie takie, żeby skóra wyglądała na zdrowszą, na bardziej promienną, żeby cera była bardziej jednorodna, natomiast nie da nam ten zabieg efektu wypełnienia, nie da nam ten zabieg efektu liftingu, podciągnięcia tkanek. Zabieg numer 6 to zabieg z toksyną botulinową na uniesienie koniuszka nosa. Przyznam szczerze, że ten zabieg ma bardzo niewielkie wskazania, niewielkie kwalifikacje, jeśli chodzi o pacjentów. I tutaj ten zabieg z toksyną botulinową polega na zablokowaniu mięśnia, który opuszcza nam końcówkę nosa w trakcie mówienia, w trakcie uśmiechania się, w trakcie używania mięśni mimicznych. Bardzo często zdarzają się takie pytania odnośnie tego zabiegu u osób, które chcą utrzymać tę końcówkę nosa, bo jest opadająca po prostu w spoczynku. Jest bardziej opadająca przez cały czas, które widzimy z profilu. W takiej sytuacji musimy pomyśleć o modelowaniu nosa, na przykład kwasem hialuronowym, na przykład zabiegiem operacyjnym, jeśli jest takie wskazanie i taka chęć. Natomiast sam botoks na tą końcówkę nosa da efekt bardzo, bardzo, bardzo minimalny w momencie takim, kiedy ten nos pracuje nam podczas mimiki. Zabieg 7 to zabieg z użyciem wypełniaczy, czyli kwasu hialuronowego albo lipotransferu, w momencie, kiedy chcemy uzyskać efekt liftingujący. Kwas hialuronowy nie da nam efektu liftingu. Dzięki użyciu wypełniaczy w odpowiednich miejscach, w odpowiednich ilościach możemy uzyskać efekt podpełnienia na twarzy. Często ten efekt podpełnienia na twarzy jest taki, że dodając preparaty w jednym miejscu możemy sprawić, że buzia będzie smuklejsza, że możemy troszkę podtrzymać tą skórę przed opadaniem. W momencie wtedy, kiedy mamy ubytki w jednym miejscu, możemy sprawić, że właśnie jakby przywrócimy te stare objętości i tą prawidłową funkcję działania całych tkanek. Natomiast jeśli oczekujemy efektu liftingu, jeśli oczekujemy, że skóra faktycznie będzie bardziej zebrana i tak jak sobie podnosimy wszystko do lusterka, że tutaj będzie bardziej zebrana i chcemy ten efekt liftingu, to tego nie da nam zabieg z kwasem hialuronowym z wypełniaczami. Co da nam efekt liftingu? Lifting. Zabieg 8. To zabieg z użyciem stymulatora tkankowego, który jest bardzo słabym stymulatorem. Obecnie w tym worku stymulatorów jest bardzo dużo preparatów, bardzo dużo produktów. Cały rynek stymulatorów się znacznie, znacznie rozrasta i duża część preparatów, substancji szumnie nazywa się tym stymulatorem, natomiast efekty samego działania są bardzo, bardzo niewielkie, porównywalne do mezoterapii igłowej. Dlatego nie bójmy się tego słowa najmocniejszy stymulator albo mocniejszy stymulator i faktycznie działajmy według swojej potrzeby, ponieważ czasami tak może być, że wejdziemy w tą serię zabiegów tymi słabszymi stymulatorami i widzimy, że nie ma efektów. Wtedy się rozczarowujemy, myślimy, że ta medycyna estetyczna w ogóle nie daje efektów, jest zupełnie do niczego. Natomiast faktycznie to, co się stało, to był zły wybór preparatu do konkretnego rodzaju skóry, do konkretnego oczekiwania pacjenta. Więc w momencie, kiedy nasza skóra jest bardzo wiotka, kiedy chcemy podziałać i chcemy podziałać efektownie, musimy podziałać tymi mocniejszymi stymulatorami i nie powinniśmy się ich bać. Co możemy zaliczyć do tych mocnych stymulatorów? Na pewno kwas polimlokowy, na pewno polikaprolakton, hydroksapatyt wapnia, urządzenia wysokoenergetyczne, zabiegi laserowe. Dlatego jeśli usłyszycie takie zwroty, takie nazwy, nie bójcie się ich, a dajcie szansę, żeby spróbować i zadziałać mocniej na tą skórę. Zabieg numer 9 to wypełnienie kwasem hialuronowym wtedy, kiedy masz wiotką skórę. Kwas hialuronowy służy do tego, żeby wypełnić ubytki, które nam powstają w tkankach podskórnych. W takiej sytuacji możemy odbudować te objętości na twarzy i sprawić, że twarz będzie wyglądała młodziej, będzie wyglądać lepiej. Natomiast kiedy mamy wiotką skórę i to jest ten główny problem, ten kwas nam nie pomoże, dlatego że skóra tak czy inaczej będzie wiotka. Nie podamy kwasu na całą przestrzeń, na całą taflę skóry. Możemy podać ją w odpowiednich miejscach. I w momencie, kiedy na przykład dodamy preparatu przy policzku, a wiotka skóra jest na całej przestrzeni policzka, tutaj ta wiotka skóra będzie cały czas wiotka. Mimo, że odbudujemy te objętości, tutaj musimy także zadbać o to, żeby skóra nie była taka wiotka, żeby nam nie opadała. Dzięki temu możemy uzyskać całościowy efekt. W sytuacji, kiedy mamy wiotką skórę, myślimy o stymulatorach.
O jakich? O tych, o których mówiłam w punkcie 8. Zabieg numer 10 to zabieg z wykorzystaniem ultradźwięków u osób młodych. Osoby młode, czyli osoby poniżej wieku 40 lat. Dlaczego? Dlatego, że ultradźwięków używamy wtedy, kiedy chcemy podziałać powięziowo na wzmocnienie struktur, na taki powiedzmy lifting struktur podtrzymujących skórę. W momencie, kiedy mamy lat 30, nie mamy potrzeby, żeby z takiego zabiegu korzystać. Oczywiście czasami też zdarzają się przypadki, że są takie potrzeby, natomiast najczęściej jest tak, że takie osoby w wieku 30 lat nie potrzebują tego typu zabiegów. W momencie, kiedy widzimy, że nasza skóra się zmienia, że ta struktura robi się troszkę inna, często musimy skupić się na tej jakości skóry, a nie na strukturach podtrzymujących. Dlatego w takiej sytuacji zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków zostawmy dla osób starszych. Oczywiście wiek nie jest jedynym wskazaniem do wykonania tego zabiegu, więc jeśli masz lat 40 i teoretycznie kwalifikujesz się do tego, żeby taki zabieg sobie wykonać, to niekoniecznie, tak czy inaczej, to będzie zabieg dla Ciebie i być może inne rozwiązania będą dla Ciebie lepsze. Dlatego koniecznie przed takim zabiegiem, przed pomyśleniem na ten temat, skonsultuj się z lekarzem, który będzie taki zabieg wykonywać. Podsumowując, chciałam Wam w tym filmiku pokazać i zaznaczyć, że te zabiegi, które wymieniłam, to nie jest tak, że one są złe same w sobie. Kwas hialuronowy, toksyna botulinowa, HIFU, to są wszystkie zabiegi, które mają bardzo użyteczny sens naszej pracy, które są bardzo potrzebne do tego, żeby uzyskiwać fajne rezultaty z pacjentami. Natomiast bardzo ważne jest to, jakie jest wskazanie do wykonania zabiegu, jakie są oczekiwania pacjenta, jakie są możliwości, jeśli chodzi o poprawę struktury, jakości skóry, poprawę naszego wyglądu. Dlatego wszystko jest dobre w odpowiednich rękach, z odpowiednią kwalifikacją do odpowiedniego pacjenta. Nie jest tak, że same te zabiegi byłyby dla nas szkodliwe. A jeśli podczas słuchania tego filmu zainteresował Cię temat stymulatorów tkankowych i jesteś ciekaw tego, jaki wybrałam dla siebie, zajrzyj do tego filmu, który się pojawi tutaj i zobaczysz moją opcję, mój zabieg i to, co sobie robię sama dla siebie na twarz. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku.